Na początku mszy świętej zostanie odczytany życiorys ojca Maksymiliana. Życiorys świętej pamięci ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego. Świętej pamięci ojciec Maksymilian Adam Świerżewski, profes uroczysty i kapłan prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, zmarł w szpitalu w Siedlcach w nocy z 11 na 12 listopada 2021 roku w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym w wieku 35 lat, przeżywszy 16 lat w zakonie i 9 lat w kapłaństwie. Adam Świerżewski urodził się dnia 23 grudnia 1985 roku w Zambrowie w diecezji łomżyńskiej w rodzinie rolniczej z rodziców Henryka i Jadwigi. Miał trzech starszych braci i młodszą siostrę. Dnia 26 stycznia 1986 roku został ochrzczony w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szumowie. Tutaj też w roku 1994 przystąpił do sakramentu pokuty i pierwszej komunii świętej, a w roku 1998 przyjął sakrament bierzmowania. W latach 1991-2000 uczęszczał do szkoły podstawowej w Srebrnej. Rozpoznając swoje młodzieńcze powołanie do służby Bożej, w latach 2000-2004 podjął naukę w niższym seminarium duchownym imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie. Odczuwając głos Bożego powołania do życia zakonnego i kapłańskiego, po zdaniu egzaminu maturalnego dnia 8 czerwca 2004 roku napisał prośbę o przyjęcie go do zakonu. W motywacji podania pisał: od wielu lat pociąga mnie ideał życia świętego Franciszka z Asyżu i świętego Maksymiliana Marii Kolbego, dlatego też pragnę podążać tą drogą, którą podążali ci święci. Chciałbym w przyszłości zostać kapłanem zakonnym i udać się na misję, aby nieść Chrystusa ludziom, którzy jeszcze nie słyszeli dobrej nowiny o Mesjaszu. Z takim pragnieniem wstąpiłem w roku 2000 do niższego seminarium duchownego w Niepokalanowie, dlatego chciałbym kontynuować obraną przeze mnie drogę. Nowicjat rozpoczął w Smardzewicach dnia 18 września 2004 roku, który zakończył złożeniem pierwszych ślubów zakonnych w dniu 17 września 2005 roku, przyjmując za zgodą prowincjała imię zakonne Maksymilian na cześć pociągającego go swym ideałem życia świętego Maksymiliana Kolbego. W latach 2005-2012 odbywał formację seminaryjną w Wyższym Seminarium Duchownym ojców Franciszkanów w Łodzi w Łagiewnikach. Dnia 8 grudnia 2011 roku złożył profesję uroczystą. 24 marca 2012 roku w sanktuarium świętego Antoniego z Padwy i błogosławionego Rafała Chylińskiego w Łodzi Łagiewnika przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu z rąk księdza biskupa Adama Lepy, a 29 września 2012 roku sakrament święceń w stopniu prezbiteratu w Bazylice Najświętszej Marii Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łas w Niepokalanowie z rąk księdza kardynała Kazimierza Nycza. Po otrzymaniu święceń ojciec Maksymilian do 6 lutego 2014 roku posługiwał w klasztorze w Łodzi w Łagiewnikach. Kiedy to realizując swoje pragnienie posługi misyjnej, udał się do klasztoru naszej prowincji w Iwieńcu na Białorusi. Ze względu na brak pozwolenia na pobyt od władz państwowych z dniem 8 lipca 2014 roku został przeniesiony do klasztoru w Grodnie. Skąd z tychże samych powodów z dniem 1 września 2015 roku powrócił do kraju i został skierowany do klasztoru w Niepokalanowie. W latach 2015-2018 podjął teologiczne studia licencjackie w specjalności Mariologia w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim Kolbianu w Niepokalanowie,
które uwieńczył tytułem magistra licencjata teologii w roku 2018. Od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia swojej tragicznej śmierci przebywał w klasztorze i parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Siedlcach, gdzie posługiwał w miejscowej parafii oraz jako katecheta w szkole. Od grudnia 2020 roku pełnił także obowiązek asystenta duchowego regionu lubelskiego franciszkańskiego zakonu świeckich. W pamięci braci w zakonie oraz świeckich, którym posługiwał, zapisał się jako gorliwy, dobry i lubiany kapłan, gotowy nieść wszystkim pomoc i przybliżać ich do źródła łaski, do Boga. Dziękujemy Bogu za osobę ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego, za dobro, które po sobie pozostawił tu na ziemi, a zarazem zanosimy za niego modlitwę do miłosiernego Boga, aby obdarzył go życiem wiecznym w Jezusie Chrystusie, któremu służył i którego pragnął naśladować za wzorem świętego Franciszka z Asyżu i świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Życiorys sporządził ojciec Zbigniew Kopeć, sekretarz prowincji. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Śmierć naszego współbrata, ojca Maksymiliana, przypomina nam w tym momencie historię Kaina i Abla, a szczególnie dialog Boga z Kainem. I w tym dialogu Bóg ciągle przypomina Kainowi, że to był jego brat, jak mówi tekst oryginalny, Achicha, twój brat. I to kilka razy powtarza w tym dialogu biblijnym. Nasz brat może nas podnieść z upadku, może nas wspierać w chorobie, ale nasz brat, Kain, może przeciąć nić naszego życia. I tak się stało w historii ojca Maksymiliana. Na swojej drodze spotkał Kaina, który przeciął nić jego życia. Prośmy zatem Pana w tym trudnym momencie, aby umocnił szczególnie jego najbliższą rodzinę, ale też nas wszystkich, współbraci zakonnych, w tym momencie bólu i cierpienia. Z tego powodu, że to młode życie, które jeszcze wiele mogłoby dać ludziom, ale wiele dać siebie dla zakonu serafickiego, zostało zabrane. Niech Pan przyjmie tego męczennika do swojego królestwa. A teraz śpiewajmy jucznię żałobną. Chryste, nadziejo zbawienia, Ciebie w śmierci godzinie znosimy serca i oczy. Jest Ci wzorem i śmiertelne, znasz nasze rozekonania, bądź dziwnym głowem skłoniwszy, oddałeś Ojcu na siebie z miłości boleści smutek człowieczy, a tych, co cierpią wraz z Tobą, ojcowskie składasz ramiona. Milcząc mi, Ty na krzyża rozdarłeś ręce szeroko.
zwyciężyłeś szatana, tyś bramy nieba otworzył. Więc teraz pociesz nas, Panie, i życiem obdasz po śmierci. Przemijają jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki. Panie, Ty byłeś dla nas ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim narodziły się góry, nim powstał świat i ziemia, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. Obracasz proch człowieka i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo strasznocna. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie. Rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usyka. Zaprawdę Twój gniew nas niszczy, tworzy nas Twoje oburzenie. Położyłeś przed sobą nasze grzechy, nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza. Miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni. A większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Któż może poznać siłę Twego gniewu i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia? Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, za lata, w których zaznaliśmy niedoli. Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Lata nasze przemijają jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki. Od śmierci wiecznej zachowaj mnie, Panie. Rzekłem w połowie dni moich, odejść muszę. W ramach otchłani mnie opuści, lat moich reszta. Mówiłem, nie ujrzę już Boga na ziemi żyjący. Nie zobaczę już nikogo spośród mieszkańców tego świata. Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie, jak namiot pasterski. Jak kat zwinąłem me życie, a Pan jego nić przeciął, od świtu do nocy kres mi położysz. Krzyczę do rana, on jak lew miażdży wszystkie me kości. Chwilę jak piskle jaskółcze, zdycham jak gołębica. Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę, Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku. I oto ustrzegłeś moją duszę od czeluści zagłady. Gdyż odrzuciłeś za siebie wszystkie moje grzechy.
Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją, Pan mi przychodzi z pomocą. Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach przez wszystkie dni naszego życia w świątyni Pańskiej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Po śmierci wiecznej zachowaj mnie, Panie. Będę chwalił Pana do końca swego życia. Chwal duszo moja Pana, będę chwalił Pana do końca swego życia. Będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieje. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który zbawić nie może. Gdy długo Bóg opuści, znowu w proch się obraca i przepadają wszystkie jego zamiary. Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu Bogu. On stworzył niebo i ziemię ze wszystkim, co w nich istnieje. On wiary dochowuje na wieki, uciśnionym sprawiedliwość mierza. Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięziony. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przybyszu, ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będę chwalił Pana do końca swego życia. Módlmy się, Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby o zbawienie Twojego sługi, kapłana Maksymiliana, który głosił braciom Twoje imię, i spraw, aby na wieki radował się w społeczności świętych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, w
Wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto Słowo Boże. Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba.
już wsławiłem i jeszcze wsławię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochana mamo, kochany tato i bracia i siostro, zmarłego Adama Maksymiliana. Jego ekscelencjo, księże biskupie, ojcze Grzegorzu i wszyscy współbracia w kapłaństwie, w zakonie, wedle godności i tytułów, drogie siostry zakonne i drodze siostry w Panu, każda śmierć jest zawczesna. Mamy świadomość poruszenia serca, bólu i rozterki, pytania dlaczego. Nie pytajmy. Dzisiaj Bogu dziękujmy za dobrego człowieka, dobrego syna, brata, kapłana, zakonnika. Bo ojciec Maksymilian był dobrym człowiekiem. Od samego początku wychowany w wierze katolickiej przez rodziców otrzymał miłość, którą się dzielił do końca swoich dni. Zawsze otwarty, serdeczny, dobry człowiek. Od samego początku pragnął służyć Bogu. Wstępuje do niższego seminarium, które założył ojciec Maksymilian i tam właśnie rodzi się w nim to pragnienie służenia w zakonie. Pragnienie być tak jak on, Kolbe, oddany Bogu człowiekowi. Obdarzony wielkimi darami, talentami, wstępuje do nowicjatu, gdzie pragnie przyjąć imię Maksymilian na wzór tego, który był wierny Bogu, odważny, sprawiedliwy, mężny i zakochany w niepokalanej. Pochyla się nad łaciną, którą umiłował i pielęgnował w seminarium. Zawsze zaangażowany, otwarty, zawsze życzliwy i pomocny. Kiedy pracował w parafii w Łodzi Łagiewnikach, zawsze widziałem go nad brewiarzem. Choć zmęczony, po trudzie szkolnego nauczania nie odpuszcza modlitwy. Ale zawsze pogodny, uśmiechnięty, życzliwy dla współbraci starszych i młodszych, bo to był dobry człowiek. Zapragnął na wzór ojca Maksymiliana wyjechać na misję. Choć krótko, ale był na Białorusi. Był także w Grodnie, gdzie posługiwał, pracował ojciec Kolbe. Zawsze te szlaki tych dwóch wspaniałych ludzi się przewijają. Ojca Maksymiliana Kolbego i naszego współbrata Maksymiliana, który nieustannie wpatrzony we wzór życia ojca Kolbego oddał życie do końca. Dzisiaj wpatrujemy się i chcemy uchwycić to jego dobro, aby być dobrym człowiekiem. Takim mottem życiowym ojca Maksymiliana może być wiersz Anny Chruściel, bo taki on był. Kochać to być tam, gdzie płacze ktoś, bo uśmiech nieść i pocieszenie. Kochać to nie lękać się, krzyż na ręce wziąć, to z pokorą nieść cierpienie. Kochać to w Bogu prawdę szukać, Jemu powierzyć wszystkie dni swoje. Kochać to czekać, a szczęście zapuka, to mieć nadzieję i wiarę za dwoje. Kochać to ufać, choć los myli drogi, choć cień samotności jak szczyt rani. Kochać to milczeć, gdy ktoś w sercu drogi odrzuca naszą miłość jak kamień. Kochać to ciągle zaczynać od nowa, szukać nadziei swojej słabości. Kochać to żyć i oddać życie. Nie myśleć o sobie, nie szukać wdzięczności. Ojciec Maksymilian, pełen miłości do każdego człowieka, pełen pokoru, uniżenia, wrażliwości na ludzką nędzę i biedę, kochał, szanował, pomagał. Na wzór Chrystusa i ojca Maksymiliana. Dla nas, kapłanów, współbraci, to przypomnienie o naszej gorliwości. Choć nie był wolny od tego, co ludzkie, każdy z nas jest słaby, ale zawsze, kiedy cokolwiek go prosiłem o pomoc, mówił słowa: Ojcze, ja to zrobię. Jakże uczynny, jakże otwarty.
Doskonale patrzymy z nadzieją w życie zmartwychwstania. Wierzymy, że ojciec Maksymilian jest z nami i będzie z nami. Wypraszam na potrzebne łaski dla nas. I każdego dnia musimy sobie uświadomić, że życie nie kończy się, lecz zmienia. Odchodzi młody człowiek, kapłan, ale zawsze pozostanie w naszym sercu. Zawsze pozostanie jego uśmiech, jego serdeczność, jego życzliwość. Ale także warto, aby jego śmierć przemieniła nas. Aby jego dobre życie stało się nasieniem naszego dobrego życia. Aby wydało plon w naszym kapłaństwie, naszym zakonie, naszej gorliwości. Aby wydało plon życzliwości ludzkiej. Aby wydało plon dobra. Modlimy się za tych wszystkich pogubionych, poranionych, o miłosierdzie, o przemianę, nawrócenie. Bo, moi drodzy, często jest tak, że ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przechodzą przez życie, nic po nich nie zostaje. Drudzy dmą jak wichury, więc zostają po nich serca złamane, jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba, tyle żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować. I po tym zostaje piękno naszego świata. Ojciec Maksymilian Adam szedł przez życie pięknie. Tam, gdzie żył, pracował, postawił po sobie dobre owoce. Ludzie go pamiętają, są mu wdzięczni za jego życzliwość, za jego serdeczność. Na zakończenie chcę przytoczyć słowa Zbigniewa Preznera. Niech to będzie dla nas nadzieją. A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie, bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Daj nam wiarę, że to ma sens. Że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć i tym razem będą żyć wiecznie. Spoczywaj w pokoju. A teraz, drodzy bracia i siostry, do Pana zanieśmy nasze wspólne modlitwy za Kościół, a w sposób szczególny módlmy się za świętej pamięci ojca Maksymiliana. Błagajmy Boga za zmarłego Maksymiliana, który otrzymał na chrzcie świętym zadatek życia wiecznego, aby mu dał udział w społeczności świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłego Maksymiliana, który pełnił w Kościele urząd kapłański, aby ze świętymi wielbił Boga na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, rodziców, krewnych i dobroczyńców, aby Bóg wynagrodził ich trudy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy zmarli z nadzieją zmartwychwstania, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje oblicze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy się tutaj zgromadzili, zjednoczeni w wierze i miłości dla zmarłego, aby Bóg przyjął ich kiedyś do swojej chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy, przez Chrystusa, Pana naszego. Za ojca Maksymiliana zostały zamówione liczne msze święte i z parafii rodziny. Także prośba z msze święte od księdza Marcina Cabaja, księdza Józefa Wójcika, Józefa Wójcika z parafii Kazimierza i Dominika Maciejczyk. Msze święte gregoriańskie od parafian, z parafii świętego Maksymiliana, Marii Kolbe,
w Siedlcach będą odprawiane we wrześniu. Także msze święte od nas wszystkich tu uczestników pogrzebu. Myślę, że będą to msze gregoriańskie, także składamy serdeczne. Bóg zapłać za te modlitwy, liczne telefony, które otrzymałem właśnie z tymi prośbą, by przekazać rodzinie najbliższym o pamięci także naszych braci kapłanów z Rzymu, księdza Janusza Kapusty, księdza Andrzeja Chromańskiego, Macieja Daniłowskiego, którzy odprawili pogrążeni w smutku mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II i przekazają wyrazy współczucia dla rodziców i dla rodzeństwa i najbliższej rodziny, łącząc się z nami dzisiaj również w modlitwie. My drodzy, w imieniu naszego zmarłego brata chciałbym pożegnać ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego. Pragnę pożegnać przede wszystkim jego kochanych rodziców. Jadwigę, mamę Jadwigę, tatę Henryka, żegna rodzeństwo brata Andrzeja z żoną brata Wojciecha, z rodziną brata Pawła, siostrę Magdę z rodziną, rodziców chrzestnych Teresę Józefa, rodzinę Świerżewskich, rodzinę Wardaszków, rodzinę Jarząbków, rodzinę Wanasików, rodzinę Bączyków, Sadłowskich, Tylów. Żegna bliższą i dalszą rodzinę, krewnych, znajomych, przyjaciół, wszystkich współbraci w kapłaństwie oraz wszystkich, którzy wzięli udział w jego ostatniej drodze i biorą udział w tej modlitwie. W imieniu zmarłego dziękuję wszystkim za przybycie oraz proszę o pamięć i modlitwę w intencji ojca Maksymiliana. Moi drodzy, nasze uroczystości tutaj w kościele parafialnym, gdzie odprawiamy mszę świętą tak licznie, są zapowiedzią tego, że tej radości naszej nikt nam nie odbierze. I ten pogrzeb i ta śmierć naszego brata mówi nam, że z Chrystusem zmartwychwstałym jesteśmy wezwani do tego pełni życia i radości. Niech ta smutek przewyższa ta nasza radość, umacnia nadzieja spotkania naszego brata w domu Ojca Niebieskiego. Amen. Oh.
łóżkiem. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nieskończenie dobry, Twój sługa kapłan Maksymilian z miłością składał Tobie ofiarę eucharystyczną. W zgromadzeniu wiernych prosimy Cię, aby ofiara, którą teraz za Niego składamy, wyjednała Mu Twoje miłosierdzie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi śpiewając. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, wziął, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, kapłanie Maksymilianie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pax vobis. Pax vobis. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa. On Twój sam będzie Chrystus. Komunia święta tutaj w bocznych nawach dwóch księży i następnie księża przejdą tam w drugą część kościoła. Dalej będzie sprawowana komunia święta, więc oczekujemy.
Módlmy się. Pokrzepieni pokarmem eucharystycznym, pokornie prosimy Cię, Boże, aby Twój sługa, kapłan Maksymilian, który wiernie służył Kościołowi, oczyszczony przez tę ofiarę, zawsze się radował w Twojej obecności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W związku z tragiczną śmiercią ojca Maksymiliana nadeszło szereg kondolencji, zapewnień w modlitwie, wyrazów jedności w cierpieniu z rodziną, z naszą zakonną prowincją. Większość tych kondolencji były to telefony bądź kondolencje przekazane poprzez komunikatory społeczne. Przekazuję te wyrazy współczucia jedności modlitewnej od ojca generała Carlosa Trovarellego z Rzymu, od ojców asystentów generalnych Tomasza Szymczaka i Tomasza Leśniaka. Od wielu ojców i braci z naszej prowincji, również z innych prowincji franciszkańskich, z kraju i z zagranicy. Od kolegów i koleżanek ojca Maksymiliana, zarówno ze studiów mariologicznych w Instytucie w Kolbianum, jak również od kolegi z Nowego Jorku, księdza Szymona Gałażyna, który studiował w naszym seminarium franciszkańskim. Słowa jedności w modlitwie i zapewnieniu o modlitwie i mszy świętej, którą odprawił, przekazał także ojciec biskup Błażej Kruszyłowicz ze Szczecina. Teraz pragnę przeczytać dwa listy kondolencyjne. Pierwszy od biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, biskupa grodzieńskiego. Przewielebny ojcze prowincjale, w imieniu własnym, a także kapłanów, osób konsekrowanych i ludu wiernego diecezji grodzieńskiej, na ręce ojca prowincjała składam najserdeczniejsze kondolencje z powodu tragicznego i jakże przedwczesnego odejścia do wieczności świętej pamięci ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego. Pełniąc posługę duszpasterską w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Grodnie, świętej pamięci ojciec Maksymilian dał się poznać jako gorliwy kapłan zatroskany o dobro duchowe ludu wiernego, wybitny kaznodzieja, ceniony spowiednik i kierownik duchowy. Swą autentycznie franciszkańską radością życia i pogodą ducha, prostotą i bezpośredniością, wspaniałym poczuciem humoru, świętej pamięci ojciec Maksymilian zjednał w sobie sympatię duchownych i świeckich. I mimo że jego pobyt w mieście nad Niemnem był bardzo krótki czasowo, pozostawił piękny i trwały ślad w pamięci i sercach wielu grodnian. Niech Bóg, Ojciec Miłosierdzia, wejrzy z upodobaniem na wszelkie dobro duchowe, jakim świętej pamięci ojciec Maksymilian ubogacił Kościół Chrystusowy i własną rodzinę zakonną. I niech obdarzy swego wiernego sługę radością wieczną w Ojczyźnie Niebieskiej. W tych dniach żałoby łączę się duchowo w modlitwie z pogrążoną w smutku rodziną świętej pamięci ojca Maksymiliana, z opłakującą swego duszpasterza parafią pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach i całą wspólnotą prowincji warszawskiej braci mniejszych konwentualnych. Niech światło tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, który jest naszym zmartwychwstaniem i życiem, rozproszy mroki smutku i ukoi ból rozłąki. Z wyrazami szacunku, Aleksander Kaszkiewicz, biskup grodzieński. Słowa kondolencji od ojca Janusza Soka, prowincjała ojców redemptorystów,
przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Czcigodny Ojcze Prowincjale, w związku z informacją o tragicznej śmierci ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego, pragnę w imieniu wspólnot zakonnych zrzeszonych w Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce złożyć najserdeczniejsze kondolencje. Składam je na ręce ojca prowincjała dla całej rodziny świętej pamięci ojca Maksymiliana, pamiętając szczególnie o drogich rodzicach i rodzeństwie młodego zakonnika, który w tak tragicznych okolicznościach przeszedł do domu Ojca Niebieskiego. Łączymy się z nimi w modlitwie, prosząc dobrego Boga o włączenie zmarłego do społeczności świętych w niebie. Solidarną pamięcią pragnę także objąć całą waszą wspólnotę prowincjalną. Z braterskimi pozdrowieniami w Panu ojciec Janusz Sok, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Wystarczyła ci sutanna uboga. Tego dnia piękna jesień złotą suknię w czarną zamieniła, a okrutna wieść, jak poranna mgła, wszystko wokół spowiła. Serca nasze w bólu zamarły, łzy spływają po twarzy. To nie może być prawdą. Jezu, spraw, by cud się zdarzył. Boże, usłysz nasze błaganie, wysłuchaj naszą modlitwę, lecz śmierć w ciemności się zaczaiła i wygrała z nami bitwę. A jesień osunęła się pod drzewem i gorzko zapłakała, bo ojca Maksymiliana bardzo dobrze znała. Nawet słońce przez tę podłość na kilka dni się obraziło i za ciemnymi chmurami swoją rozpacz ukryło. Twoja niespodziewana śmierć, Ojcze, najtwardsze serca skruszyła. Pytamy ciągle, dlaczego? Przecież Twoja posługa taką piękną była. Na to trudne pytanie tylko jeden Bóg odpowiedź zna. Więc nie targujmy się z Bogiem, bo On najlepsze dla nas plany ma. Chyba nam niebo pozazdrościło i zapragnęło mieć Cię u siebie. Jezus przygotował Ci piękne mieszkanie i chce, byś zamieszkał z Nim w niebie. Ta śmierć jest niesprawiedliwa, tak bardzo nas boli. Mimo wszystko łzy otrzyjmy, zaufajmy Bożej woli. A jesień? Jesień swoje złote warkocze rozpuściła i pod długimi włosami zapłakaną twarz ukryła. Przy eucharystycznym stole stałeś z monstracją w ręku jak ze słońcem, uniesione w górę dłonie i Twe oczy miłością płonące. Wpatrzony w białą hostię, żarliwie się modliłeś, że jest przy Tobie żywy Jezus, nigdy w to nie wątpiłeś. I tak przez dłuższą chwilę w modlitwie skupiony trwałeś, bo byłeś w komunii z tym, którego tak bardzo umiłowałeś. A jesień? Jesień usiadła i cierpliwie czeka. Chciałaby zajrzeć w sumienie tamtego człowieka. Tak pięknie opowiadałeś nam o Bogu, z takim zachwytem i z radością urzekłeś nas wszystkich, Ojcze, swą niespotykaną skromnością. Byłeś dla wszystkich życzliwy, dobrą radą nam służyłeś, a swoje nieskończone sprawy z dnia na dzień pozostawiłeś. Ojcze Maksymilianie, Ty swego serca w środku nie trzymałeś, ono zawsze leżało na Twojej dłoni, a tę dłoń w naszą stronę wyciągałeś. Odchodzisz tak szybko od nas,
ale Twoje dobre czyny z nami zostają, a Twoje ślady w naszej parafii na zawsze, Ojcze, przetrwają. A jesień zapatrzyła się w mroczną dal i poczuła w swoim sercu wielki żal. Ojcze, w Twojej posłudze nigdy nie zabrakło oddania i miłości. Byłeś jakby kopalnią zwykłej ludzkiej życzliwości. Po mszy świętej wychodziłeś z kościoła i czekałeś na nas na dworze. I tak ciepło wszystkich pozdrawiałeś. Szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże. Myślę, Ojcze, że w rękawie habitu piękne słowa miałeś schowane. Inne były do dziecka, inne do młodzieńca, jeszcze inne do staruszki schorowanej. Z wielką uwagą każdego wysłuchałeś. Poświęcałeś nam swój cenny czas. Służyłeś pomocą i dobrą radą, bo najzwyczajniej w świecie kochałeś nas. Otwierałeś na Jezusa nasze serca mocno zasklepione. Znajdowałeś w naszym życiu to, co było pogubione. W smutkach, kłopotach, w zmaganiach z codziennością byłeś dla nas silnym filarem, uzbrojonym miłością. Choć dziś zabrakło nam Ciebie i Twojego ciepłego głosu, prosimy, Ojcze, trwaj nadal przy nas wbrew ironii losu. A jesień? Jesień zapłakana bukiet z liści klonu układa, a w ten bukiet łza za łzą po cichutku spada. Byłeś, Ojcze, rycerzem niepokalanej, choć bez miecza i tarczy, tak jak ojciec Kolbe uważałeś, że do walki różaniec wystarczy. Ojciec Kolbe był Twoim wzorem, nawet jego imię przybrałeś, a jego piękne wartości w swoje życie wprowadzałeś. Byłeś jego wiernym odbiciem, on czuwał nad Tobą jak dobry duch. Nawet przy ołtarzu w naszym kościele zawsze byliście we dwóch. Jesteście do siebie podobni. Habit, okulary, włosy krótko przystrzyżone, różaniec w dłoniach i kochające oczy w niepokalaną wpatrzone. A jesień? Jesień złożyła do modlitwy swoje drżące dłonie i czuje, jak w ogniu żalu jej serce płonie. Ojcze, Twoja ukochana mama już nie pocieszy, nie przytuli Ciebie, bo teraz jesteś w objęciach innej matki w niebie. Tam najlepszy lekarz opatrzy Twe sińce i przemyje rany, byś już dłużej nie cierpiał, nasz Ojcze kochany. A jesień? Jesień klęczy cichutko, nad mogiłą zakłopotana. Zgubiła gdzieś bukiecik z liści, które miała dla ojca Maksymiliana. Drodzy rodzice, rodzino w bólu pogrążona, za wasze trudy i zmagania składamy wam dzisiaj z serca płynące podziękowania. Za to, że oddaliście Bogu tak wspaniałego syna, powinna dziś być dumna cała wasza rodzina. Za przekazane synowi Adamowi tak szlachetne wartości, niech na zawsze w waszym życiu Boży pokój zagości. Dziś ostre ciernie z Chrystusowej korony w waszych sercach żłobią głębokie rany. Niech wasz ból i smutek ukoi Jezus ukrzyżowany. A jesień? Jesień z wielkim trudem z kolan się podnosi i o miłosierdzie Boże dla oprawców prosi. My dziś, jak niewidomi z Ewangelii, błagamy o litość i zmiłowanie. Pogrążoną w smutku naszą parafię, przytul do serca miłosierny Panie. Wrócimy do naszych domów, kościołów, ale już, Ojcze, bez Ciebie. A Ty oręduj za nami u Jezusa i Maryi w niebie. Ojcze Maksymilianie,
choćby słowo dziękuję nawet 1000 razy wybrzmiało, to i tak to ciągle będzie za mało, za mało, za mało. A jesień? Jesień łzy otarła i z ufnością poszła przed siebie. Nawet się uśmiecha, bo wie, że dziś wielkie święto jest w niebie. Żegnamy Cię, Ojcze Maksymilianie, spoczywaj w pokoju. Z drobiazgów życiowych, wykonanych wielkim sercem, powstaje wielkość człowieka. Stefan Wyszyński. Franciszkański zakon świeckich w diecezji siedleckiej czekał bardzo długo na swego asystenta, wiele, wiele lat. I w chwili, kiedy został mianowany nasz ojciec Maksymilian, była wielka radość. 13 wspólnot w diecezji siedleckiej radowało się i Panu Bogu dziękowało. Poznaliśmy szybko ojca Maksymiliana, a ojciec nas pokochał również jak my jego. Nikt nie mówił ojciec asystent. Wszyscy mówili nasz ojciec. Byliśmy wspólnie na pielgrzymce na Jasną Górę, 50 osób na uroczystości jubileuszowej 800-lecia istnienia franciszkańskiego zakonu świeckich. Później wspólnie przed świętem świętego Franciszka były dzień skupienia w stoczku ojców konwentualnych naszych, gdzie 60 osób wspólnie modliliśmy się Pana Boga, błagaliśmy o pokój na świecie, o wiarę w narodzie, o wszystko, co jest nam wszystkim potrzebne. Ojca Maksymiliana trzeba było spotkać, żeby cokolwiek można było powiedzieć. Kochamy Cię, Ojcze, kochaliśmy Cię bardzo. Ale teraz co 400 dzieci z diecezji płacze, bo odszedł ojciec. Ale na pewno, Ojcze, powiedziałbyś do mnie, siostro Bogusiu, miłosierdzie Boże jest nieprzebrane. Na pewno nie zostaniecie sierotami. Ojcze Maksymilianie, dziękujemy Ci za Twoją wiarę, za Twoje serce. Tam, gdzie przybywałeś z wizytacją, to wszyscy czekali na Ciebie, bo wszyscy doświadczyli obecności Ojca, zachowania Ojca, miłości na wizytacji. Cieszyli się i czekali wszyscy. Nie ma słów podziękowania. Ojcze Maksymilianie, na pewno zapewniamy Cię o modlitwie, a Ty oręduj u Boga za nami. Pokój i dobro. Do zobaczenia, Ojcze. To już ostatni etap pośmiertnej, ale jeszcze ziemskiej wędrówki świętej pamięci ojca Maksymiliana. W czwartek żegnaliśmy go w naszej parafialnej kaplicy w Siedlcach. Wczoraj pożegnaliśmy go w znacznie jeszcze większym gronie biskupów, kapłanów, wiernych w katedrze siedleckiej. Dzisiaj stajemy w tym ostatnim punkcie, tej ostatniej stacji, aby pożegnać tego, którego wielu znało, kochało, ceniło. Trudno wyrazić słowami to wszystko, co chciałoby się dzisiaj powiedzieć, ale chciałbym w imieniu naszej wspólnoty parafialnej, wspólnoty
klasztornej w Siedlcach. W imieniu najbliższej rodziny ojca Maksymiliana wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy są z nami w tych po ludzku bardzo trudnych chwilach życia. Nie zdołam zapewne wszystkich wymienić, wszystkim wyrazić wdzięczności za to, co za wszystkie przejawy dobra i serdeczności, miłości, których doświadczaliśmy, ale chciałbym przynajmniej większość wymienić i podziękować. Najpierw serdeczne wyrazy wdzięczności kieruję do księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, pasterza diecezji łomżyjskiej, za przewodniczenie tej dzisiejszej Eucharystii. Raz jeszcze słowa wdzięczności kieruję do ojca prowincjała Grzegorza Bartosika za jego ojcowską troskę w całym tym trudnym okresie dla nas. Dziękuję księdzu proboszczowi miejscowej parafii za zorganizowanie tej dzisiejszej uroczystości pogrzebowej tutaj w rodzinnej parafii świętej pamięci ojca Maksymiliana. Bardzo dziękuję ojcu Ireneuszowi Klimczykowi, pierwszemu gwardianowi przełożonemu ojca Maksymiliana za wygłoszone dzisiaj Słowo Boże. Dziękuję wszystkim kapłanom. Tutaj przybyłem dzisiaj, kapłanom diecezjalnym, zakonnym, zwłaszcza naszym współbraciom z różnych klasztorów, miejsc naszego kraju. Przede wszystkim za dar Eucharystii złożony dzisiaj za świętej pamięci ojca Maksymiliana. Za wszelkie słowa pociechy i wsparcia, które otrzymywaliśmy w ostatnim czasie. Dziękuję klerykom Wyższego Seminarium Duchownego, ojcu Franciszkanów z Łodzi Łagiewnik, na czele z ojcem rektorem Piotrem. Dziękuję braciom i siostrom zakonnym. Dziękuję przedstawicielom miejscowych władz samorządowych. Dziękuję właścicielom, pracownikom miejscowego zakładu pogrzebowego, którzy z życzliwością podjęli dalszy etap związany z przygotowaniem pochówku świętej pamięci ojca Maksymiliana po firmie siedleckiej. Raz jeszcze słowa wdzięczności pragnę skierować do wszystkich naszych drogich parafian Siedlec, którzy tutaj dość licznie przybyli. Dziękuję za to, że jesteście do końca tej ziemskiej drogi ojca Maksymiliana, którego tak kochaliście, tak ceniliście w czasie, kiedy w naszej parafii pracował. Dziękuję dyrektorom i przedstawicielom szkół, w których katechizował dzieci i młodzież ojciec Maksymilian, pocztowi sztandarowemu ze szkoły w Golicach, także i przedstawicielom zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4 z Siedlec. Dziękuję też wszystkim miejscowym parafianom, całej tej społeczności za to, że tak licznie dzisiaj przyszliście, aby pożegnać, którego też zapewne znaliście, bo tutaj przecież urodził się, tutaj dorastał, tutaj też rodziło się jego powołanie i zapewne już jako kapłan też niejednokrotnie towarzyszył wam w różnych uroczystościach. Czas nie pozwala, żeby każdemu z osobna wymienić to wszystko, co uczynił dobrego, pięknego w tym właśnie okresie, czasie dla nas, dla naszej społeczności zakonnej. Wszystkim za wszystko składam dzisiaj serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję też tym wszystkim, którzy za pośrednictwem internetowej telewizji Niepokalanów są dzisiaj z nami i modlą się. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przez ten czas nas wspierali. Kochani, mamo, tato, rodzeństwo świętej pamięci ojca Maksymiliana,
Wiem, że nikt i nic nie jest w stanie zastąpić fizycznej obecności ukochanego syna, brata. Pragnę jednak was zapewnić, że jako najbliższa rodzina naszego współbrata pozostaniecie na zawsze także naszą rodziną. Będziemy was nadal wspierać naszą modlitwą. Zawsze w każdej potrzebie możecie na nas liczyć. Max, Maksiu, tak zwracaliśmy się do ciebie na co dzień. Dziękujemy ci za twoje braterstwo, za twoją serdeczność i radość, którą tak często wnosiłeś do naszej wspólnoty, za ofiarność, z jaką wypełniałeś swoje codzienne obowiązki, za miłość, jaką darzyłeś tych, którym służyłeś. Ja osobiście dziękuję ci za prawdziwie synowskie oddanie. Bardzo będzie nam brakowało twojej fizycznej obecności, ale wierzymy, że duchem pozostajesz z nami. Nie będę oryginalny w cytacie, który chciałbym jeszcze dodać, bo padł on już wczoraj z ust ojca prowincjała podczas homilii, którą wygłosił w katedrze, ale widocznie obaj akurat tę myśl chcieliśmy przedstawić niezależnie od siebie, przygotowując swoje wystąpienia. Chodzi o tekst, który został zapisany przez braci, do których święty Maksymilian powiedział kiedyś: tutaj musimy jedną ręką trzymać się niepokalanej, a drugą działać. Na drugim świecie będziemy mogli obydwiema rękami pracować. Jestem przekonany, że ze zdwojoną siłą będziesz dla nas pracował, wypraszając potrzebne łaski dla swoich najbliższych, dla naszej parafii, a zwłaszcza dla tych, których, tak jak wczoraj powiedziałem, po ludzku nie chciałeś się zostawiać. Mocno ufamy, że nasza rozłąka kiedyś się skończy, a dobry Bóg, który ci przygotował mieszkanie w swoim domu, pozwoli ci kiedyś powitać nas, kiedy my też tam dotrzemy. Spoczywaj w Bogu. A teraz, drodzy bracia i siostry, pożegnajmy zmarłego kapłana Maksymiliana. Przez całe życie pracował i cierpiał z Chrystusem, służył swojej rodzinie zakonnej i bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za nim przed tron Boży. Dlatego z ufnością polecajmy go miłosierdziu Bożemu w cichej modlitwie. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdzie aniołowie, rzeszą zbawionych spiesznie na spotkanie. Anielski orszak niech Twon przeżyje, uniesie z ziemi ku wężynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu, po Ciebie wyjdzie litość.
miłościwa Matka, anielski orszak niech poduszem przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga najwyższego. Promienny Chryste, boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem. Pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech po duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym ksiądz Zenon, prałat. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego brata Maksymiliana i prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żył dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Formujemy kondukt żałoby. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie, niechaj Cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstały, miej radość wieczną.
imię bycia, będę widział Boga. W kraju bycia będę widział Boga. Dosięgły mnie pięta odchłani, ogarnął mnie strach i udręka. Ale wezwałem imienia Pana, Panie ratuj moje życie. W krainie życia będę widział Boga. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca, byłem w niedoli, a mnie wybawił. W krainie życia będę widział Boga. Wróć duszo moja do swego spokoju, bo Pan dobro cudzy świadczył. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. W krainie życia będę widział Boga. Będę chodził w obecności Pana, w krainie żyjący. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W krainie życia będę widział Boga. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem, każdy człowiek jest kłamcą. W krainie życia będę widział Boga. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. W krainie życia będę widział Boga. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. W krainie życia będę widział Boga. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W
krainie życia będę widział Boga. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło z wieku ista niechaj mu świeci. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Maksymiliana. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Jezu, Ty obiecałeś życie pokutującym, prowadź naszego brata do nieba. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę, spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. Jezu,
Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata, ojca Maksymiliana. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Zjednoczenie z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie, wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę, ojca Maksymiliana. Wyzwól go z więzu śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi, przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Ksiądz Zenon. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przed orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławionami grzesznymi i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z
Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Bezpośrednio po uroczystościach pogrzebowych w imieniu rodziny oraz zakonu franciszkańskiego zapraszam rodzinę, siostry zakonne, duchowieństwo na poczęstunek do Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy 30-lecia 2. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.